Witam panowie i paneweczki. Dzisiaj lecimy kacikiem w terenik. Bartuś jeszcze niestety nie ma swojego motocykla. Czy jak będziecie to oglądać, to już będzie miał ten motocykl, nie? Ale z racji, że jest piękna pogoda, jest godzina 10:25. Lecimy z chłopakami coś pojeździć. Wyskok. Wow, wow, wow. I wiem, że dzisiaj chyba same duże motocykle jadą. Już mamy całą ekipę. A dzisiaj mamy 4,5, 250, 200. 450, 400. Z tego tam nie jadę, wystawię nogę jak... Ty, ale tu jest obok też jakiś podjazd. Karetka i przyjedzie. Jest coś tam, nie? Nie wiem, tak utopiłbyś jeszcze dzisiaj. Chyba Damian. Damian, jak będziemy wracać, to nie ma problemu. Damian tutaj ocenia wyjazdy chłopaków. To kabaret. Powiedz do mikrofonu. Kabaret? Z lepsza bym Sochę oglądał. Oj, oj. Jadę pod tamtą górkę, zobaczę co tam jest na górze. Chłopaki, próbujecie? Ja będę kciuki trzymał. A ty kciuki będziesz trzymał, ty jeździ, a nie kciuki trzymaj. Tak chciałeś wyrtać dzisiaj. O, jedź. Widzowie, nie, wolę wyjeżdżać niż zjeżdżać, powiem tak. Lecimy dalej, widzowie, przymocowałem sobie lepiej mikrofon. Może mnie będzie dobrze słychać teraz. Ale dołączył do nas jeszcze jeden ziomeczek. Fajnego ma XCF-a, 250 chyba. Ale mówię wam, ja jestem niskim człowiekiem, bo ja tam mam nie wiem ile metr, 70. 4, coś takiego chyba. I jak siadłem sobie tak na rowerek, to dwie stopy na ziemi, zawias ma taki pod 70 kg, czyli no teoretycznie pode mnie. Mówię wam, taka lala. Chłopaki sobie lecą, ja ich przypuszczam. Ponagrywam coś, może się ktoś wypierd... Limon będzie dzisiaj fyrtał w błocie, on lubi w błocie fyrtać. Wiedziałem, byłem pewny. Wolałem to kurczę przeczekać. Five minutes later. No widać, że wyjechał do tej rzeki. One hour later. Znowu się widzowie, ekipa powiększyła o jednego członka załogi. Ale jest kozak. Podjazd dobry. Będzie próbował. Dają chłopaki. A seta dobrze idzie. A dało na gumę. Ty, a jak tu zjechać teraz? Tak to jest widzowie. Idzie. Stare sprzęty podjeżdżają, a młode nie mogą wyjechać. Dawać chłopy, dawać! No widzowie, zapraszam do mojego Instagramka. Macie tutaj pewnie Jakubo. Bebe. I wtedy jesteście na bieżąco, będziecie wiedzieć, co robimy przy motocyklach, czy zmieniamy motocykle, czy katujemy, czy nagrywamy dla was jakiś fajny film. Bo jest kilka pomysłów, a no... Nie dało rady. Podjazd jest konkretno, jest taki pionik, tu zwłaszcza pion jest taki już. O kur, teraz to dał. Lecimy widzowie dalej. Teraz właśnie na jakiś tor, bo byliśmy tu na jednym podjeździe. Trochę przelotu było, aż mi zimno się zrobiło. Dimon chciał błoto, to ma błoto. Ale jest jaki?
Któraś chłop terenówką, chłopy go tak zasało, że go wyciągali wam traktorami. Damian, chciałeś błoto, to masz. Damian, pamiętaj, że to tylko zwierzchu rzadkie. Jeden podjazd, widzowie, idziemy obczaić i będziemy się rozjeżdżać. Na tydzień znowu śmiganko z Bartusiem już. No kiedyś jak zaczynaliśmy tu jeździć, ten podjazd to pewnie z 8 lat ma. Dobra, idę do loży szyderców. Będziemy oceniać, jak chłopaki wyjeżdżają. Najgorzej, że patrzcie, jakie tu są korzenie, nie? Wszędzie są korzenie, więc... No, już nie pójdzie. Co? Ale co? Nie, no da się, jak tu już skleisz, to idzie. Ja ten podjazd stworzyłem, więc jakbym pod niego nie wyjechał, to bym się zawstydził, kurwa. To mi się podoba, dlatego lubię jeździć dużą grupą. O! Pójdzie teraz. No, tam korzeń jeszcze, taki chuj jest wielki, korzeń. Łopata dobra, no. Więc tak, widzowie, kończymy jazdę na dziś. Jak chcecie nas wesprzeć, to oglądajcie filmy do końca. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie i będzie fajnie. Trzymajcie się do następnego odcinka, widzimy się już za tydzień.